Tydzień temu poznaliśmy wstępne, przybliżone wyniki wyborów, bardzo zbliżone do tych oficjalnych, ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Wyniki, które jednoznacznie wskazują na wyraźne, wysokie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie było rekordowe, najwyższe w historii wyborów parlamentarnych i zdecydowało o samodzielnej sejmowej większości. Na uwagę zasługuje to, co zmieniło się przez 4 lata, co zmieniło się od poprzednich wyborów parlamentarnych. Kto zyskał, a kto stracił najwięcej? Proszę popatrzeć. Czerwony słupek tutaj na tym wykresie ilustruje liczbę wyborców w 2015 roku, niebieski z kolei w 2019. I co się okazuje? Prawo i Sprawiedliwości przybyło ponad 2 300 000 nowych wyborców i to właśnie to zdecydowało o tak wyraźnym sukcesie tego ugrupowania. Jeśli spojrzeć na zmiany w poparciu dla poszczególnych innych ugrupowań lub koalicji, no to można śmiało mówić o wyborczym nokaucie i to znów można mówić w znacznie szerszym zasięgu, bo średnie procentowe poparcie zwycięskiego ugrupowania w krajach Unii Europejskiej podczas ostatnich wyborów wyniosło niewiele ponad 31%, o tak wysokim wyniku, przypomnę 43,6%. Większość zwycięzców w innych krajach może tylko pomarzyć. Takie są liczby, takie są fakty, ale są też próby twierdzenia, że jest inaczej. Platforma Obywatelska pokazuje taką właśnie oto mapkę, z której ma wynikać przewaga innych ugrupowań. No to znów zapytajmy, jakie są fakty. 4 lata temu tak przewaga tak zwanego antypisu wynosiła prawie 3 miliony głosów. Po 4 latach samodzielnych rządów PiS przewaga sił antypis zmalała aż 3-krotnie, bo ta różnica, jak tutaj możemy przeczytać, wynosi dziś niespełna 900 tysięcy. Co więcej, była już próba połączenia sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju. Koalicja Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych też przegrała. Zdobyła niespełna 38,5%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło wtedy ponad 45%, a zatem 7 punktów procentowych różnicy. Tak było w maju. Sporo. Ale nie przeszkadzało to wtedy Gazecie Wyborczej, by stwierdzić, że było to zwycięstwo o włos. Ta sama Gazeta Wyborcza pokazała jednak, jak zmienili się zwycięzcy w okręgach wyborczych do Sejmu, czyli już podczas tych ostatnich wyborów. I to jest, proszę Państwa, wynik ostatnich wyborów we wszystkich 41 okręgach wyborczych w Polsce. Mapa, która mówi w zasadzie sama za siebie. Tak wybrali Polacy, tak zdecydowali Państwo, także Państwo przed telewizorami. Ekonomiczny guru Platformy Obywatelskiej twierdzi, że taki wynik to nie skutek dobrej kondycji państwa, dobrego zarządzania krajem, lepszej sytuacji gospodarczej kraju czy lepszej sytuacji Polaków. Za porażkę swoich faworytów obwinia m.in. telewizję polską. Zresztą nie tylko on, takich głosów i twierdzeń, że to przez telewizję Prawo i Sprawiedliwość znów rządzi samodzielnie, jest więcej. I teraz proszę Państwa o wynikach tych wyborów i co te wyniki, albo inaczej co z tych wyników wynika, porozmawiam z naszymi gośćmi.